Witajcie moi drodzy w jedenastym odcinku podcastu Marketing Ludzkim Głosem. Jeżeli tak jak ja wierzysz, że skuteczna komunikacja powinna opierać się na wzajemnym zrozumieniu i pokornym przyznawaniu się do niewiedzy dobrze trafiłeś. Marketing ludzkim głosem to podcast, w którym wraz z moimi gośćmi poruszam tematykę marketingu internetu i biznesu językiem zrozumiałym dla każdego. Zapraszam. Łukasz Wołek. Moi drodzy, jest ze mną Bartosz Dziedzic, specjalista public relations z Agencji Abanana. Cześć, Bartek. Witam serdecznie. To jest drugi podcast, który nagrywamy, nagrywam z Bartkiem. Pierwszy był na temat influencer marketingu, a dzisiaj porozmawiamy o jakim słowie kluczowym? O KPI. KPI. KPI? Tak. Porozmawiamy o KPI. Czyli Key Performance Indicator, co w wolnym tłumaczeniu oznacza kluczowy wskaźnik efektywności, w takim ujęciu mocno pod kątem właśnie kampanii z influencerami. No właśnie, bo generalnie KPI, KPI to jest takie bardzo często używane słowo, skrót, przy prowadzeniu wszelkiego rodzaju działań komunikacji marketingowej. KPI nam określają czy dana kampania odniosła efekt, czy, czy nie, tak? Czyli właściwie, no to są wskaźniki efektywności. Co może być KPIM? To, to może być, nie wiem, ilość wizyt na stronie, to może być ilość nowych wizyt na stronie internetowej. KPIM może być ilość wyświetleń banera reklamowego, tak? KPIM może być na przykład obniżenie ceny za kliknięcie w przypadku... Kampanię na Google AdWords, tak? Albo uzyskanie jak największego zasięgu w kampanii Facebook, na Facebook Ads, tak? tak generalnie będą to wskaźniki związane z celem kampanii. Dokładnie. Te, te wskaźniki zazwyczaj prognozuje się na początku kampanii, żeby później stwierdzić, czy nasza prognoza się sprawdziła, czy, czy nie doszacowaliśmy, czy przeszacowaliśmy. I generalnie, jeżeli KPI są wypracowane z nawiązką, mówi się, że kampania osiągła, osiągnęła sukces. Jeżeli KPI nie są osiągnięte, zazwyczaj mówi się, że jest porażka, tak? Powiem tak, my nie, nie, nie mówimy tutaj nie mówimy tutaj o porażce, tylko bardziej mówimy o doświadczeniu, bo jeżeli KPI nie są osiągnięte, a praca została wykonana tak, jak powinna zostać wykonana, to trzeba znaleźć, gdzie został popełniony w całym systemie błąd, i czego nas nauczyło to, I tak? co możemy zrobić lepiej następnym razem, jasne. Dokładnie, co możemy zrobić, no jak błędów nie popełniać, tak? Albo inaczej, jak się środowisko zmieniło, tak? Otoczenie, bo załóżmy, założyliśmy sobie jakiś KPI, założyliśmy sobie jakiś wskaźnik, że na przykład, no mamy Google, tak? Reklama AdWordsowa, czyli ta reklama tekstowa, która jest wyświetlana na początku, jak wpiszemy w wyszukiwarkę na przykład... Ekspresy do kawy, tak? My założyliśmy poprzez w związku z danymi historycznymi, że za 1000 zł uzyskamy 1000 kliknięć, tak? I to był nasz KPI, tak? Uzyskamy 1000 kliknięć w reklamę wyświetlaną po wpisaniu w Google ekspres do kawy, ale się okazuje, że w efekcie ten nasz KPI wyniósł 700, tak? Czyli płaciliśmy dużo więcej za jeden klik. Z czego to wynika? Pytanie, tak, wiesz, prawda? Jest to też bardzo, znaczy, powiedzmy sobie na wstępie, że szacowanie KPI-ów hmm. to jednak bardzo trudne zadanie. Trudne zadanie. Ale właśnie o co chodzi? Chodzi o to, że w tym konkretnym przypadku może być tak, że jeżeli to przeanalizujemy, że akurat w tym samym czasie była większa konkurencja na to słowo kluczowe, tak? Konkurencja była bardziej aktywna i pięć innych firm też bardzo mocno inwestował w tą reklamę, w związku z tym no, Google chciał na tym zarobić, więc jakby m, wystąpił efekt tak zwanej licytacji i po prostu trzeba było więcej zapłacić, żeby te kliki uzyskać. Więc czy zawiniła tu agencja, czy zawinił tutaj y, specjalista Google AdWords? No nie, po prostu zmieniło się środowisko. A... Zawiniły KPI. -a. <laughs> źle, to, źle oszacowane nieprzewidzenie. Ale generalnie chodzi o to, że po prostu zawsze sobie ustalamy KPI-e po to, żeby mieć punkt odniesienia. I dzisiaj porozmawiamy o KPI-ach we współpracy z influencerami. Tak. A jako że ostatnio obiecaliśmy jeszcze wspomnieć o kilku narzędziach, które mogą się przydać właśnie we współpracy z influencerami, to też delikatnie zahaczymy, o, zahaczymy o ten właśnie temat. No właśnie, pytanie takie, w jaki sposób wyszukujesz influencerów, prawda? Słuchaj. Tutaj opcji jest kilka. Przede wszystkim jest to research manualny, tak? Czyli wyszukiwanie czyli, po prostu. Tak, mhm. Wyszukiwarka Google, wyszukiwarka Instagrama, Instagrama wbudowana, wyszukiwarka Facebooka, korzystanie z hashtagów, czyli po mhm. prostu wyszukiwanie po hashtagach. To jakby jest podstawa tego, w jaki, w jaki sposób działać. Oczywiście gorąco zachęcam do zawężania wyników w Google najrozmaitszymi sposobami, i od tego jakby wychodzimy. Gdy brak nam tutaj już wyników, hmm. powoli cały czas trafiamy pod te same adresy, możemy hmm. się wesprzeć na przykład takimi narzędziami jak Ridge Blogger, choćby. Hmm. Jest to, nazwijmy to w ten sposób, platforma, która pośredniczy we współpracach e, marek z influencerami, i tam możemy znaleźć możemy sami zamieścić ogłoszenie, hmm. e, że poszukujemy takiego, takiego influencera który wykona hmm. dla nas to, to i to. Hmm. Lub możemy przejrzeć gotowe oferty blogerów, którzy już tam zamieścili jakby swoje, swoje ogłoszenia. Możemy hmm. skorzystać z podobnej usługi na WhitePressie, ale możemy iść dalej. Ja powiem tylko tak, że niebezpieczeństwo, które się wiąże z korzystaniem z tych narzędzi, to jest takie, że tam blogerzy podają dane deklaratywne, na przykład ilość wizyt, prawda, jako mają na, na swoim blogu, bo no tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić. E, dlatego tak ważne jest to, żeby po prostu prześwietlić tych tak. influencerów, ale to chyba za tym, e, widzę, że za chwilę o tym powiesz. Tak. E, no, akurat prześwietlać, no to e, jak to, wiesz... <laughs> <laughs> Każdego partnera biznesowego trzeba często. Ale wracając, możemy też pójść tak dosyć szeroko i na przykład skorzystać po prostu z monitoringu internetu typu UNAMO czy, czy, czy Brand24. I wiedząc, że nasza kampania, nasz produkt wiąże się z pewnymi słowami kluczowymi, wyszukujemy. Wyszukujemy sobie ludzi. Na przykład brand przydziela też wskaźniki właśnie w, w wpływowości danych osób. Mhm, natomiast, możemy... natomiast Unamo ma największe zasięgi, najwie, największą część internetu, jeżeli chodzi o Facebooka, tak, tak. E, penetruje. E, jest w stanie wychwycić informacje opublikowane na prywatnych profilach, o ile one są po prostu. Publicznie. publicznie. jako publiczne. Tak, tak. Tak, 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 tak. Więc, jakby tego typu narzędzia dają nam e, kolejne super możliwości, aby dotrzeć do ludzi, którzy są zainteresowani tematem, który hmm. my poruszamy. To jest, jakby, dla nas gratka, jak już hmm. znajdziemy takich ludzi. Hmm. Załóżmy, mamy już pewną bazę, spisaliśmy ją w Excelu czy hmm. w notatniku. E, a propos, gorąco polecam od początku akcji notować. Jak najwięcej notować. Co notować? Słuchaj, do każdego, do każdej osoby notować sobie, że wysłałem maila, że mam odpowiedzieć na maila, że mam hmm. wysłać umowę, że na przykład nie odpowiada, a każde zdarzenie z danym influencerem notować, bo potem po jakimś czasie to, już, wiesz, ulatuje, hmm. ktoś do ciebie pisze, a nie wie, o co chodzi. No wiadomo, warto być przygotowanym na No zwłaszcza, roku. jeżeli się robi równolegle, wiesz, kilka kampanii z influencerami. Na kilku, na kilku z kilkudziesięcioma influencerami, no tak, jest to, jest to sobie trudne. Mm, ale mhm. mamy już, spisaliśmy sobie już tam potencjalnych kandydatów i chcemy ocenić ich potencjał. Jak myślisz, Łukasz? Może ciebie zapytam. Jak, jak myślisz, jakbyś do tego, jakbyś to ugryzł? Jak byś ocenił potencjał influencera? Spojrzysz na jego profil, czy, czy coś. No robisz? wiesz, tutaj myślę, że ja ciebie też mogę czegoś nauczyć. Bo, bo pierwszą kampanię z influencerami zrobiliśmy yy, bodajże w 2013 roku. Albo nawet jeszcze wcześniej, ale taką większą dla Werbeny. Co z, wtedy robiłeś? Z czy Nie, nie, to nie, nie, nie Z nie, 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 nie. Z Związkiem ogarskim i, i z Rawgorem, z Wapniakiem. Z Martinem Stankiewiczem i z Red Lipstick Monster robiliśmy w 2014 roku dla Beskickich. Co ty w 2013 roku robiłeś? Słuchaj, nie pamiętam, 5 lat temu. Pewnie studiowałem. Ja ja już Wtedy ale... robiłem kampanię z influencerami. ale dobra, wracając do tego. Generalnie, yy, no ja bym po prostu robił tak i, i, i robi, robimy w ten sposób, czy ja, ja jak osobiście też tam. Yy, bo ja generalnie mam taką zasadę, że jeżeli. Czy miałem taką zasadę, bo teraz trochę się firma, wiesz, bardziej rozwinęła, jak widzisz, i, i, i zajmuje się wyznaczeniem kierunków bardziej niż y, taką pracą operacyjną. E, ale czy to jak, nie wiem, kilkanaście lat temu budowaliśmy dział SEO, tak, e, z którego się wycofaliśmy? SEO, czyli <śmiech> <śmiech> no właśnie. <laughs> Przyciszniemy tutaj SEO, czyli Search Engine Optimization, czyli po prostu dostosowywanie, e, robienie takich działań żeby strona www wyskakiwała w wysoko w wyszukiwarce Google. E... Czy, jak e... rozpoczynaliśmy budowanie takiego właśnie zaplecza związanego z blogerami, ze współpracą z blogerami głównie, to, to, to faktycznie osobiście się w to angażowałem, żeby poznać, jak to funkcjonuje. Specyfikę. E, tak, specyfikę. I faktycznie no, wygląda to w ten sposób, że trzeba faktycznie prześwietlić. Prześwietlić e, danego Influencera, bo tak dane które Influencer podaje, to są, to może być zrzut ekranu z, ze statystyk Google Analytics Bloga, tak. To może być screenshot, screenshot, czyli też zrzut ekranu z statystyk Facebooka, prawda. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, te wszystkie dane można. Podrobić, tak? Wiesz co, podrobić to jedno, ale mogą być najzwyczajniej na świecie nieaktualne. Słuchaj, masz dostęp, jesteś administratorem na kilku fanpage'ach na Facebooku. Mhm. Sam widzisz, że czasami są najzwyczajniej drastyczne spadki liczby fanów. Dlaczego? Być może napisaliśmy coś źle, Albo po prostu być może Facebook kasuje fejki mhm. i nagle się okazuje, że tych fanów nie jest tak naprawdę 15 tysięcy, załóżmy, tylko jest ich 12 tysięcy. Tak, bo, bo 3 gdzieś, tysiące to są po prostu były fake tak, konta, wyparowały. Które, które Facebook wyczyścił tam jakimś, stosując jakieś swoje algorytmy. W każdym razie chodzi generalnie o to, że to są dane deklaratywne, tak? które nam zazwyczaj podaje bloger przede wszystkim. Tak? Jeżeli mówimy o współpracy z youtuberem, Tutaj jest sytuacja troszeczkę bardziej klarowna, ponieważ my widzimy, ile osób ogląda filmy tego youtubera. I widzimy też, ile on ma subskrybentów, prawda? Natomiast daną deklaratywną są informacje yy, dotyczące publiczności, prawda? Tak. Ja mam takie wrażenie, przynajmniej, że, że w Polsce YouTube'a, szczególnie influencerów, oglądają dzieciaki, prawda? No widzę to oczywiście no, po swoich to, dzieciach. Nie wiem na ile to jest. Myślę, myślę, że to jest wiesz, moja obserwacja, to jest tak? Ogólnie nie Duże Dużo ogólnie, no. tak. Natomiast, natomiast, może inaczej. Byłem na mitapie w Krakowie, tak? Gdzie było spotkanie z YouTuberami, tak? No i po prostu. Nie znałeś nikogo. Nie, nie, nie. Chodzi o to, że, 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 że jakby wśród uczestników były same dzieci, tak? Mm. Dzieci, oczywiście z rodzicami, tak? Było no, też sporo takich powiedzmy, młodzieży, tak, gimnazjum i, i, i tam szkoła średnia. No i, no i właśnie, dochodzimy tutaj do sedna, tak? Czasami dostajemy informację, że danego influencera ogląda nadreprezentacja grupy docelowej, mężczyźnie wieku. 24, tam, 25, 34, prawda? Czy jakoś tak. No i pytanie, na ile to jest prawdziwe, prawda? No bo pod kątem, pod kątem współpracy z, z marką, to jest fajnie, o, no, nadreprezentacja takiej grupy, ok. Ale na ile to jest prawdziwe, my, my tego nie wiemy, prawda? Natomiast dlatego warto y, po prostu sprawdzić inne media społecznościowe danego influencera, tak? Czyli mamy jakieś dane deklaratywne. I sprawdzamy, ok, zobaczmy, kto w takim razie komentuje pod postami, które dany influencer na Facebooku umieszcza, tak? Czy kto komentuje pod, yy, na Instagramie? Yy, kto lajkuje na Instagramie, tak? I sobie wtedy przechodzimy... Takiego I też sprawdzimy jakie te komentarze są. Tak, jaka jest wartość tych, jakie, czy one są wartościowe, yy, czy, czy nie pochodzą z grup po prostu takiego wzajemnego wsparcia influencerów, tak? Gdzie jeden influencer drugiego Drugiego po prostu. I komentarze się ograniczają do mhm. ślicznie kochana. Tak, ale na, na, na Instagramie możemy, prawda, wejść sobie w poszczególne konta. To to jest fajne. Instagram ma fajnego, że, że widzimy, jakie. No oczywiście, jeżeli tutaj mówimy o tych takich profilach otwartych, publicznych, że możemy sobie zobaczyć wszystkie osoby, które zalajkowały dany post, czy skomentowały, przejść do ich profilu. O ile jest publiczny, i zobaczyć, no, jakie, jakiego typu posty, jak często publikują dane osoby, jaki styl życia prowadzą, zdiagnozować i w jakim one są wieku, prawda? I, i, i takie porównanie jest bardzo, bardzo istotne, zwłaszcza jeżeli chcemy zainwestować w influencera no, już jakieś konkretne pieniądze. No, powiem Ci, Łukasz, że prawie byś w temat. <noise> Także, nie musiałbym e... Ciebie zapraszać, Słuchaj, ale... Znaż, ale, ale, ale... Nie, jakby, no, piątkę mogę Ci spokojnie, z czystym sumieniem wystawić. No taką z minusem. No, albo dobra, masz na, na zachętę. <noise> no nie, no piątkę. powiedz, o co chodzi z tym minusem. Ca, całą piątkę. Nie, no nie ma, dobra, już całą piątkę dostajesz. E, natomiast dodam tylko, e, że owszem, jakby to, o czym mówiłeś, e, to jest właśnie metody tego, w jaki sposób możemy ocenić potencjał, czyli to, o czym wspomniałeś. Zerkamy do komentarzy, na YouTube sprawdzamy, czy ludzie pytają, czy tego YouTubera o, 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 o jakieś rzeczy, czy, czy, czy oni dają mu wskazówki co do filmów, czy to są po prostu hejterzy, którzy przychodzą tam i piszą mu źle, 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 źle. No bo to do tych ludzi, którzy tak się wobec niego zachowują, do, dotrzemy jako yy, partnerzy tego influencera, tak? Tak, na, na, na... Na, wiesz, na YouTubie nie widać, yy, wśród użytkowników, którzy komentują pod filmem na YouTubie, nie widać w jakim wieku jest dany użytkownik, prawda? Chociaż czasami po stylu komentarza. No właśnie, i to chciałem powiedzieć, prawda? że to możemy po prostu wychwycić jakim językiem. Jeżeli jest XDDDDD, o lol i tak dalej, i tak dalej, prawda? Czy pisownia po prostu taka, no widać, że dużo błędów ortograficznych zupełnie jest tu strony, no to widzimy, że mamy tutaj zapewne do czynienia z bardzo młodą grupą. Powiem że nawet się ostatnio zastanawiałem, jak bardzo właśnie są oszukane statystyki wiekowe na Facebooku, na YouTubie, bo przecież patrz, żeby założyć kiedyś Facebooka, to bodajże e, chyba od 14 roku życia można było zakładać. No ty, przecież i ludzi tam podało złą datę. No słuchaj, ja ostatnio, ja ostatnio mojej y, chrześnicy, mojej żony, tak, która wyskoczyła mi na Facebooku. Jest młodsza od moich dzieci, tak? Ale wyskoczyło mi, że 17 lat kończy. No. I złożyłem no życzenia. To... O, już masz o, 17 lat. Mówię, no to otrzymałem no. xddddddd odpowiedź. Albo teraz jeszcze sprawdźmy, il, ilu <laughs> chłopaków ma ustawione na YouTube. Znaczy, jak zakłada konto, że mają 18 lat, żeby mieć dostęp do wszystkich treści. No, no właśnie, no, ale dobrze. Tak, także jakie mamy rozwiązanie? No właśnie, jakie mamy rozwiązanie, bo to, bo to dokładnie. Ważne jest to, żebyśmy po prostu wiesz, wiedzieli, na czym stoimy. Tak wygląda rynek, tak wygląda sytuacja. Natomiast podchodzimy do tego zawsze indywidualnie, tak? Tak, oczywiście, analizujemy. Jak kupujemy samochód, zawozimy go na, stac na stację diagnostyczną, uh -huh. przeglądamy każdy milimetr, czy jest ok, czy nie bardzo. No tutaj też wydajemy pieniądze, tak? Wydajemy jakiś budżet, być może są to pieniądze naszego klienta, ale dalej powinniśmy je szanować, dlatego analizujemy profile kandydatów na naszych influencerów. Możemy się wspierać narzędziami, na przykład jest takie narzędzie Social Blade, które może nam pokazać przyrost fanów. I mhm. tutaj bardzo prosta rzecz, w, w momencie, kiedy przyrost fanów jest po prostu, wykres jest mhm. gładki, tak, gdzie sobie do góry, mhm. no to wiemy, że jest raczej wszystko ok. W momencie, kiedy robią się schodki, czyli nagle mhm. jednego dnia przybywa komuś 5000 tysięcy fanów, mhm. no to. Już możemy y, się domyślać, że ci fani zostali kupieni. My y, korzystamy z takiego narzędzia y, Influencer Tool, które ciągle się rozwija, i które jest dużo lepsze niż podany przez ciebie Social Blade. Ale nie będziemy zdradzać, bo to będzie w innym odcinku, mam nadzieję. U, jakaś niespodzianka się szykuje. Dobra, no, no, nie, to, pytam, nie, pytam. <śmiech> <śmiech> nie pytam. Wierzę, że znam właściciela, więc... Nie pytam. Jasne. I koniecznie jest to taki punkt obowiązkowy, aby przeanalizować dotychczasowe współpracę danego influencera. Wiecie, to nie jest trudno wychwycić treści, które były nazwijmy to, sponsorowane, tak? Czyli sprawdzamy, czy ten materiał jest profesjonalny? Czy mhm. są pod nim reakcje? Czy są reakcje negatywne, pozytywne? Bo to też może nam dać już do myślenia, jeżeli na przykład dany twórca został, powiedzmy, bloger motoryzacyjny, został super skrytykowany za reklamę przypraw mhm. na swoim kanale, tak? No to już wiemy, okej, okay, dobra. To raczej nie będziemy wchodzili z naszymi ciastkami, bo raczej też im się nie spodoba, tak? tak, tak. Te, tej grupie fanów. Mm, dlatego analiza i to, co to, o czym ty mówiłeś, nie ufamy do końca w te dane deklaratywne. No ale dobrze, przeanalizowaliśmy, mhm. wybraliśmy, zgłosiliśmy się, e, wysłaliśmy paczki, wleciały. Aha, tutaj ważna uwaga. Koniecznie. Wystrzegajcie się tego, aby influencerzy wrzucali zdjęcia typu. Mikrofon marki ABC jest najlepszym mikrofonem, jaki w życiu widziałem. Nigdy nie korzystałem z tak wspaniałego mikrofonu, który dostarczyła mi marka XYZ. Już nigdy nie skorzystam z innego mikrofona. Słuchajcie, jakieś pisma są straszne. I przecież ci odbiorcy też to widzą. No. no właśnie, ale tutaj wiesz, to możemy też zdiagnozować, robiąc po prostu analizę dotychczasowych publikacji, tak, tak. w jaki sposób marki pojawiały się u danego influencera. I tutaj mam do Ciebie pytanie: i możemy trochę na ten temat podyskutować. Czy uważasz, że lepiej współpracować z influencerem, który powiedzmy jest. Współpracuje z dużą ilością marek, bo widać, że, że publikuje co chwilę jakieś recenzje na temat danych różnych produktów. Czy lepiej współpracować z influencerem, który powiedzmy bardzo rzadko wrzuca tego typu informacje. Publikacje Wiesz co, no, myślę, że, że nie ma wobec tego zasady, no, tak. No gdybyśmy żyli w idealnym świecie, no to bym powiedział, że lepiej współpracować z tym, które rzadko współpracuje, z, hmm. tak? z innymi markami. Natomiast wiesz, taki stan rzeczy też może z czegoś wynikać. Owszem, to może wynikać z tego, że, że ktoś ma zasady. Nie sprzedam się, prawda? Nie, tak. I on chce utrzymać taki autentyczny status swojego swojego bloga czy tam kanału dlatego tych współprac nie ma dużo no, powiadomo, żyć trzeba, więc czasami są, ale może to wynikać też z zupełnie innych rzeczy. Może to wynikać z tego, że po prostu te współprace były nieudane, że, że zgromadził wokół siebie taką, taką grupę odbiorców, która w żaden sposób nie reaguje z tym, co on, co on publikuje tam. Czasami go obejrzą, ale raczej nie za bardzo żyją, żyją tym, tym, co on robi. Z drugiej strony możemy się spotkać z tym, że ci, którzy znowu mają super dużo współprac, przygotują nam ekstra materiał. Wiesz, pełna profeska po prostu... Studio filmowe by nam tak nie zrobiło, ale cóż z tego, skoro y, oni we wtorek y, będą pokazywali, jak to wspaniale się pierze w proszku A, żeby w piątek powiedzieć, że proszek B jest najwspanialszy, jeszcze wspanialszy nawet niż ten A. Oczywiście tego nie powiedzą, no ale wiesz, pojawia nam się nasza bezpośrednia konkurencja w bardzo bliskim otoczeniu, jakby, mhm. no i Teraz, jak ten odbiorca ma postrzegać, tak? Czyli on już nie będzie kojarzył nas jako tej marki wybranej przez influencera, tylko już ma dwie marki, które mu się z tym influencerem kojarzą. Czyli tak naprawdę, no to tak, jakby mu się żadna nie kojarzyła. No tak, czuję taki dyskomfort, którą markę wybrać w takim razie. I tu jest bardzo ważne, żeby sprawdzić historycznie. Czy powiedzmy w jakimś przedziale czasu no przynajmniej rocznym tak dany influencer nie współpracował z jakąś marką, która jest konkurencją tak dla tej marki naszej. Tak, teraz co? słuchaj, w ogóle nie, nie, nie wiem o, czy, o, o co, o co na, dlaczego akurat producenci telefonów, ale nie, nie wiem, czy właśnie zauważyłeś, że mają z tym straszny problem, że tak, najpierw w Polsce mieliśmy Lewandowski mhm. i Wojewódzki jako influencerzy ja, mhm. obaj przyłapani, przyłapani z iPhone'ami. <laughs> teraz jest znowu historia nawet... Tej Rosjanki? Tak, 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 co Samsunga, tak? Tak, tak. Niby influencerka Samsunga, znowu cyk iPhone. No nie chciałbym być w skórze producentów telefonów podczas wybierania, wybierania influencerów, to musi być naprawdę kawał ciężkiej roboty. No bo tak, no bo ktoś przez wiesz, trzy lata wrzuca zdjęcia iPhone'em nagle z dnia na dzień. Podobnie z Jednak samochodami, sam... prawda? Aczkolwiek tak. nie słyszałem o takich, o takich przypadkach, natomiast żeby wyszły na jaw, natomiast wiem po prostu, będąc w branży, że no osoby, które reklamują dane samochody, nie zawsze nimi jeżdżą po prostu. No tak, tak. Chociaż z drugiej strony, jakby ci dawali samochód, to byś nie jeździł. <laughs> Stałby w garażu, <śmiech> <śmiech> To bez sensu. E, no dobrze. E, czyli tak, wybraliśmy już ich. No właśnie, bo trochę odeszliśmy od tematu, czyli KPI, tak? Mamy influencerów i teraz co? Ustalmy sobie po prostu, gdzie są te KPI, tak? Jakie wskaźniki możemy sobie przyjąć przy kampanii z influencerami, które później wykorzystamy, które właściwie będziemy cały czas obserwować, bo to jest bardzo istotne. Żeby mając, mówiąc o całościowej kampanii na bieżąco kontrolować wyniki. Tak, nie puścić z nich leci, tylko e, faktycznie kontrolować to, żeby e, e, móc ewentualnie na bieżąco reagować na pewne sytuacje. I co można mierzyć w kampaniach z influencerami? No to przede wszystkim, jakkolwiek by to śmiesznie nie zabrzmiało, ale to czy publikacja się pojawiła? <laughs> tak. jest zero jedynkowo tak? Zero-jedynkowe, no bo jeżeli jest zero, no to nie mamy co mierzyć jeszcze. Kasa poszła do influencera. A tu publikacji <laughs> nie ma. Jeżeli... Czy nie, może kasa nie, ale produkt poszedł, tak? Bo, bo, bo... No tak, no, kasa u, nas, po. u nas płacimy po, po, po efekcie, ale produkt czasami idzie do influencera i. I cisza, i cisza. No. Ale to powiedzmy są sporadyczne przypadki, ale zdarzają się i niestety to trzeba, jak już kiedyś powiedziałeś, w koszcie komponować założyć, że takie sytuacje się miejsce. miejsce. E, jeżeli już mamy, tak? Mamy, mamy publikację, to możemy na samym początku oczywiście śledzić zaangażowanie, to, e, czy pojawiają się polubienia, to czy pojawiają się komentarze. Jakie są te komentarze? I też ważną rzeczą jest, czy Influencer na komentarze odpowiada. Mhm. Czy jest aktywny po prostu? Tak. Czy on moderuje, jeżeli pojawia się dyskusja dotycząca produktu, mhm. czy on ją moderuje? tak? Mhm. To jest super, super ważna rzecz. Oczywiście możemy my sami tak, kontrolować mhm. liczbę wyświetleń wideo na YouTube, liczbę wyświetleń też na Facebooku. Mhm. Możemy... Liczby wyświetleń na Facebooku w jakiś sposób, nie mając danych. Ona się chyba pokazuje może liczba wyświetleń filmu tak, Natomiast tak liczba wyświetleń liczba wyświetleń tak. postu już nie pojawia nie, 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 nie. się więc tutaj bazujemy na danych deklaratywnych które dostarcza nam influencer no właśnie jakie jaki, znaczy deklaratywnych w sensie no tak danych które po prostu on nam dostarcza i, i mówi że tak takie ma wyniki które właśnie też nie do końca są przez nas czy właściwie w ogóle nie są przez nas możliwe do skontrolowania. Jakie to są dane, które może nam influencer dostarczyć? To są przede wszystkim wszelkie wskaźniki dotyczące właśnie liczby wyświetleń, liczby odtworzeń, bo to nie zawsze będzie mhm. tożsame. E... Czyli tak, blok, liczba wyświetleń danego artykułu. Tak, liczba e... unique users. O, przyłapałem e... się. <laughs> Angielskie słowo, co ono oznacza? E... Unikanie użytkownicy, tak? E... Bo... Czyli mamy 100 tysięcy 100 wyświetleń, ale Liczbę UU mamy... Możemy mieć 70 tysięcy. 70 tysięcy, tak? Bo kilka, osób bo tam kilka tysięcy dokładnie. osób zobaczyło, weszło na daną stronę kilka, Teraz. na dany artykuł kilka razy, tak? Czyli dotarliśmy do 70 tysięcy osób, mając 100 tysięcy wyświetleń. Dokładnie. Eee, możemy mierzyć zasięg tej publikacji w social mediach. Tak. To mhm. yy, znaczy, mierzyć to inaczej. Otrzymać od influencera informacje, jaki zasięg według statystyk Facebooka, do których tylko on ma dostęp, tak. wygenerowały jego, jego publikacje, czy też zasięg w, na Instagramie, tak? Czy, czy na innych platformach. Tutaj, akurat, YouTube jest o tyle dobrym medium, że na bieżąco widzimy, ile wyświetleń ma dany film, prawda? Tak, 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 tak. tak. No to, znaczy to, to dla nas jest hmm. dobre, no ale... Ale nie widzimy a, ale z kolei, to, nie widzimy z kolei tak. kto, tak? bo tu musimy jakby tutaj też wejść w statystyki, otrzymać statystyki od youtubera, żeby zobaczyć, y, czy faktycznie to są użytkownicy z Polski. Na których nam zależało. Tak. Y, oczywiście y, też tutaj warto zaznaczyć, że takie dane mamy jak najbardziej prawo wymagać jako hmm. właśnie ci partnerzy, wspólnicy biznesowi, influencera, to nie jest tak, że, 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 że to jest jakaś dodatkowa praca dla influencera. Nie, nie, nie. To jest część naszego dealu, tak? Mhm. Część jego pracy, dostarczenie nam takich danych. Możemy mierzyć się sami przejścia z publikacji na stronę www i tutaj z pomocą nam przejdzie kilka narzędzi, na przykład Campaign URL Builder, czy choćby Bitly, czyli naprawdę bardzo proste narzędzia, które pozwalają nam stworzyć link z tak zwanym UTM. Tak? Hmm. Który? Co to jest ten UTM? ba, ba. ba. <noise> to, to chyba jest... ty, ty bardziej. No to tak, UTM, UTM to są takie parametry, które dopinamy do parametry zmienne, które dopinamy do adresu danej strony www. danego adresu URL, czyli na przykład www.abanana.pl Łamane przez znak zapytania i tutaj na przykład. UTM Campaign równa się i mamy nazwę kampanii, tak? To narzędzie, które powiedziałeś, czyli Campaign URL Builder, ono umożliwia nam budowanie takich URL, które są z kolei spięte z Google Analyticsami, czyli z narzędziem analitycznym do mierzenia ruchu na stronie internetowej, do analizowania ruchu na stronie internetowej i te UTM, -y, tak zwane to może być nazwa kampanii, nazwa Medium. Czy jakby nazwa blogera, jeżeli chcemy aż tak dokładnie, bo możemy mierzyć globalnie całą akcję tak. lub, lub przejścia z poszczególnych blogów. Tak. Czyli na przykład możemy sobie założyć, że y, jako medium podamy nazwę blogera tak? i wówczas w statystykach Google Analytics, składając na media, będziemy widzieć y, tylko i wyłącznie dane y, wizyty od tego blogera. No tam są takie opcje, nie, będziemy, nie, nie wnikajmy w to. W każdym razie możemy przeanalizować zana tak, ruch tylko i wyłącznie z danego blogera. Co więcej, możemy jeszcze to podzielić, dając blogerowi jeden link. Oczywiście mówimy tutaj, dodając te utm -y, czyli te parametry do, do linku, to są parametry, które widzi w zasadzie, no, no widzimy je w przeglądarce, tak, ale one w ogóle nie wpływają na stronę internetową. One są tylko i wyłącznie pod Google, pod analitykę, w związku z tym, generując kilka linków dla blogera, możemy mu wygenerować link, który będzie kierował oczywiście na tą samą stronę, ale link, który on użyje na blogu, link, który on użyje na Facebooku i link, który on użyje na przykład w newsletterze. Tak, dokładnie, na przykład w jakimś tam swoim newsletterze, tak. I na podstawie tego będziemy mogli po prostu przeanalizować, które z tych medium najbardziej dla nas było cenne i na przykład robiąc Kontynuację współpracy z danym influencerem skupić się na wykorzystaniu tylko tego medium, które najlepiej, najbardziej konwertowało. Tak, już to wytłumaczę <grystanie> <grystanie> czyli, czyli yy, no, przyniosło efekty, tak. Stosunek wydanego, no, powiedzmy, budżetu, jaki mielibyśmy wydać na dane medium do, do ilości yy, wizyt, tak. No, by, by, wykonanych by, akcji był, naj, był, był najmniejszy w tym wypadku, czyli, tak, czyli najmniej, najmniejszy koszt. Ilość konwersji, ilość wykonanych akcji, to jest z kolei jakby drugi punkt widzenia z, z drugiej strony matematyki. Tak. tak. <grych> Natomiast jeżeli kogoś przeraża Google Analytics, mhm. bo. Tak, tak może być, tak, nie? Mhm. To, 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 to nie jest wcale nic złego. To gorąco zachęcam do korzystania po prostu z Bitly. Które... Tak, albo, albo ze skracaczy, które tak jak my mamy eura7.click, gdzie mamy swój system. Tak? Taki system my możemy wdrożyć, dzięki czemu dany użytkownik będzie mógł, dana firma będzie miała jakby swoje statystyki tak pełne. Bo to bit... będą, to, Bitly to... jest darmowy generalnie, tak, tak? tak? I ten może nie będzie aż tak bardzo rozbudowany jak Google Analytics, mhm. ale do mierzenia e, takich KPI-ów i globalnie, i hmm. dla poszczególnych blogerów, myślę, że w sam raz. Dokładnie. <grych> na takim podstawowym podstawowym poziomie. Oczywiście możemy korzystać z Unamo, Sentiwana, brand 24 całego dostępnego monitoringu internetu. Ale to w przypadku jakich KPI-ów? E, zasięgowych. Tutaj możemy sobie sprawdzić zasięg, ale na przykład. Czyli, e... czyli monitorujemy, pod, bo w monitoring mediów, tutaj mówimy, te narzędzia, które wymieniłeś, tak. One monitorują konkretne słowa, frazy. frazy kluczowe, więc tutaj tą frazą kluczową będzie jakiś hashtag powiedzmy, którego użyjemy w danej kampanii, prawda? Tak, jeżeli chcemy mierzyć właśnie, hmm. jeżeli chcemy mierzyć skuteczność, skuteczność naszej kampanii za pomocą tego typu narzędzi, to warto w całej kampanii posługiwać się właśnie jakimś specjalnie przygotowanym hashtagiem, czyli na przykład nie auto, hmm. tylko auto czerwone, XYZ, tak? Mhm. Z Spersonalizo personalizowanym hashtagiem konkretnie pod y, tą konkretną y, kampanię. Mhm. Tak? I monitorując y, ten hashtag, możemy na przykład sprawdzić ekwiwalent reklamowy, który osiągnęliśmy mhm. y, podczas tej akcji i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, tutaj już mówimy o takiej globalnym y, ujęciu y, kampanii, czyli nie. W kontekście jednego blogera, czy jednego influencera, tak, tylko, tylko, tylko taki KP, KPI całościowy. Ja jeszcze Tobie powiem jedną rzecz, którą, mm, którą sobie przygotowałem, mianowicie KPI może być też zaangażowanie w konkurs, tak? Czyli na przykład, jeżeli ta współpraca z influencerem to nie jest tylko i wyłącznie yy, współpraca oparta na product placemencie, na opinii na temat y, danego produktu czy danej usługi. Tylko robimy tą taką szerszą akcję, na przykład z konkursem, to możemy mierzyć zaangażowanie fanów danego blogera w konkursie, czyli po prostu ile osób od danego blogera wzięło udział w konkursie. I tu Ci podam przykład kampanii, którą robiliśmy dla marki Verbena, właśnie 2012-2013 rok, gdzie zaprosiliśmy do. Konkursu. W ogóle Werbena wprowadzała wtedy nowy, nowy smak cukierków, cukierki o smaku imbirowym. Werbena to jest marka, która produkuje cukierki o smakach ziołowych, tak, ziołowych, owocowych. Tam są. No i wchodzili z imbirem. Generalnie wyzwanie było takie, bo imbir na badaniach na badaniach wychodziło, że Ludzie nie są przyzwyczajeni do nie znają w ogóle jak może, mogą być cukierki imbirowe. To był egzotyczny bardzo smak dla nich. Natomiast po spróbowaniu zachwycali się tym, bo to jest smak, to jest, nie jest tylko imbir, ale to jest imbir, miód i cytryna. Mieszanka daje taką bardzo bardzo fajny smak. Natomiast z takim ten imbir jest takim dodatkiem, który sprawia, że one są takie trochę ostre, ostre. rozgrzewające, tak? Ale o co chodzi? Chodzi o to, że trzeba przetestować to, tak? Że trzeba sprawdzić. Już musisz spróbować i dopiero wtedy kupisz. No bo tak wiesz, no nie kupisz cukierków imbirowych od tak, nie, nie, nie próbując ich wcześniej. Więc naszym wezwaniem było zrobienie po prostu samplingu. Do samplingu przygotowaliśmy landing page, czyli stronę taką internetową, na której można było się rejestrować i po zarejestrowaniu odpowiedzeniu na pytanie, proste pytanie konkursowe, można było wygrać dwie torebki cukierków. Każdy mógł brać udział, natomiast media, jakie wykorzystaliśmy do tego, to byli influencerzy. Dokładnie 30 influencerek których zadaniem było no, opublikowanie recenzji na swoim blogu, ale też opublikowanie w swoich mediach społecznościowych. Każdej z blogerek daliśmy, wygenerowaliśmy właśnie taki unikalny link, unikalny, znaczy link z tymi unikalnymi UTMami, dzięki czemu mogliśmy sprawdzać, czy dana osoba, która wchodzi, z, z jakiego blogu, z jakiego medium, od jakiej blogerki, jest dana osoba, która wchodzi na stronę internetową, na landing page, na landing page tak. Współpraca z blogerkami polegała na tym, że każda z blogerek, która wzięła udział w akcji, otrzymała od nas, no powiedzmy taki zestaw podarunkowy, gdzie były cukierki, gdzie były jakieś gadżety verbena, To nie była współpraca komercyjna tak stricte, w sensie żadna z influencerek nie dostała pieniędzy. Natomiast influencerka, która z której która najbardziej zaangażowała swoją publiczność, wygrała wysokie klasa aparat fotograficzny. W związku z tym efekt był taki, że te dziewczyny, no, które generalnie bardzo, bardzo się zaangażowały w akcję i, i naprawdę jeżeli, jeżeli któraś która z Was nas teraz słucha, to bardzo Wam dziękuję za tą akcję, bo, bo bardzo ona nam się udała i i przyniosła bardzo dobre efekty i tam współpracę bardzo dobrze wspominamy. Generalnie, jak te influencerki opublikowały informacje o tym, że jest konkurs, to w ciągu pierwszych dwóch godzin mieliśmy już 2,5 tysiąca zgłoszeń. W ciągu dwóch godzin 2,5 tysiąca zgłoszeń. Łącznie mieliśmy około, około, około 10 tysięcy zgłoszeń tak, konkursowych, z czego mniej więcej połowa z tych osób dostała. Te, te, te przesyłki do, do, do testów. Teraz cukierki Werbena Imbir możecie dostać wszędzie, tak? w marketach, w aptekach, we wszystkich punktach, gdzie tego typu produkty są, są sprzedawa sprzedawane. One bardzo dobre, dobrze weszły na rynek. Ale tak jak mówię, dzięki tym możliwościom yy, analitycznym mogliśmy po prostu sprawdzać, która blogerka wygenerowała największe zaangażowanie największą ilość ludzi biorących udział w konkursie. No i tą blogerkę nagrodziliśmy po prostu aparatem, wysokiej jakości aparatem fotograficznym. Ma, na marki nie będę zresztą tutaj też yy, reklamował. R, 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 reklamował. No ale jest to wiesz, właśnie case, który pokazuje, w jaki sposób można wykorzystać yy, no, te linki, tak? Yy, personalizowane UTM czy, czy, mhm. czy linki do skracacza. Co jeszcze? Yy, normalnie jak się umawiasz z influencerem, na publikację, no to właśnie tak jak powiedziałeś, jest zero jedynkowo, jest publikacja, bach, odfajkowane. W przypadku tego typu, za, w przypadku tego typu akcji influencerki kilkukrotnie publikowały informacje na Facebooku, no bo na blogu Zangażować to... No, więcej... Bagu, do, tak. Dokładnie, dokładnie, no, także e, no tego typu, powiedzmy, mechanizmy motywujące bardzo dobrze wpływają na na tego typu akcje. Dokładnie, Łukasz. No, tutaj jakby w pełni, w pełni zgadzam się z Tobą, że, że no, to jest też co, to, jest to samo, co mówiłem w poprzednim odcinku. Możemy zrobić akcję, bo wszyscy robią i no, tak mówisz, odfajkować. Dobra, zapłaciliśmy, poszło publikację mamy. No, albo można to rozegrać inaczej. W bardzo fajną rzecz zaangażowała influencerów e, pewna marka z branży IT, tyle powiem. Mhm. E, stworzyli po prostu program, w którym y, różni ludzie ze świata muzyki, sztuki, czy choćby właśnie tej przestrzeni inter internetowej dostają najrozmaitszy sprzęt i nie załóżmy, rolą muzyka nie jest wyjście z roli muzyka, tylko jest pokazanie, jak w roli muzyka sprawdza się konsola do gier, która, wiesz, no na pierwszy rzut oka no, przy to nie ma nic, nic wspólnego, tak? On, on gra na instrumentach, to po co mu konsola? I Właśnie jest to tak fajnie, fajnie też ugryzione i przez to, że zostało to rozegrane w ten sposób, to publikacje pojawiają się cyklicznie bodajże już od dwóch lat. Hmm. W ramach jakby tego programu, który tak naprawdę jest po prostu akcją, akcją influencerską. I myślę, że i mój, i twój case potwierdza to, że warto po prostu warto w akcję, warto poświęcić więcej czasu na zaplanowanie takiej akcji i naprawdę przeprowadzić ją Solidnie. Mm -hmm. Dokładnie. No, ja myślę, że temat influencer marketingu jeszcze nie jest do końca wyczerpany. Myślę, że tak, zgadzam się w pełni. Więc, więc zapraszam Was, drodzy słuchacze, do y, subskrybowania kanału Marketing Ludzkim Głosem, do kontaktu z nami. Jeżeli macie jakieś pomysły na kolejne odcinki, bardzo chętnie weźmiemy je pod uwagę, Wasze pomysły. No i co, na dzisiaj żegnamy się z Wami. Życzymy przyjemnego dnia, wieczoru, nocy, zależy każdego. Całego tygodnia. <laughs> Cześć! Do usłyszenia!